Witajcie kochani w nowym odcinku. W związku z licznymi prośbami, abym zrobiła filmik na temat tego zestawu pisaczków, więc to uprzejmie, jeśli pamiętacie lub nie, zakupiłam te pisaczki na początku tygodnia w centrum chińskim mieszczącym się w robiła na ten temat filmik zakupowy, jest to na kanale, więc pojawi się zaraz tam pewnie na górze karta, żeby Was odesłać do tego filmiku. Koszt tych pisaczków to 13,50, jest ich 36 sztuk. One znajdują się w takim fajnym opakowaniu, które się otwiera oto w ten sposób. Tak one się prezentują. Uważam, że samo opakowanie nawet jest dosyć fajne, takie poręczne. No, można sobie postawić na stole taki zestawik, tak, i użytkować, tak naprawdę usiąść z notatnikiem i mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki wszystkie dostępne kolory. Jeśli chodzi o sam wygląd pisaczka, on jest jak dla mnie bardzo podobny do tych pisaczków flamastrów ze Stabilo. Już Wam pokazuję jakiś egzemplarz, o, na przykład ten. Już Wam przybliżam. One są bardzo podobne, nie będę robiła dzisiaj porównania między nimi, tak naprawdę tylko robię taką zagłoskę, że one są wizualnie do siebie bardzo podobne, do Stabilo P68. Zrobimy próbnik kolorów, jak one się prezentują na papierze. Zrobię ten próbnik w notatniku, w koło notatniku Steigera. On ma papier albo 70 albo 80 gramowy i dodatkowo zrobię też kilka kolorów w małym boku. Jeśli chodzi o samą końcóweczkę, to ta końcóweczka prezentuje się w taki oto sposób. To jest taka typowo flamastrowa końcóweczka. Grubość linii to 1 mm. I tak się prezentują te flamastry już poukładane, tak bardziej kolorystycznie. Ogólnie rzecz biorąc, mam nadzieję, że będą fajne kolory na papierze, gdyż patrząc na same kolory pisaczków, wygląda wszystko bardzo ciekawie, tak? Mamy dużo kolorów niebieskich, dużo kolorów zieleni, też takie kolory turkusowe i to nawet chyba w 3 tonacjach. No zobaczymy, jak to wszystko się prezentuje na papierze. Tak wyglądają z bliska wszystkie kolory. Niestety ja bym powiedziała, że 2 pisaczki tutaj się powtórzyły i już Wam mówię, które. Tak, jak dla mnie tak, te kolory się powtarzają. I jeszcze bym powiedziała... Te się wydają, jak były praktycznie takie same, ale jest troszeczkę różnicy, tylko tego w kamerze nie widać, ale wierzcie mi, że jest lekka różnica. I powiedziałabym, że szarości są również praktycznie identyczne. I tutaj jeszcze te zielenie. O, tutaj te 2. Więc tak naprawdę spośród tych 36 bym powiedziała, że 2 sztuki się powtarzają. Jeśli chodzi o same kolory, to powiem szczerze, że ładne są, naprawdę. Są bardzo takie soczyste. Uważam, że część tych pisaczków będzie trzeba po prostu nawodnić wodą. Pamiętajmy, że to są pisaki na bazie wodnej, więc je troszeczkę namoczę, bo czuć przy rysowaniu, że tak jakby one po prostu usły. Takie są suche, takie mam odczucie, więc niektóre po prostu troszeczkę zreanimuję. Na przykład tutaj te fiolety są bardzo śliczne. Też w nakładaniu na papierze są po prostu płynem po papierze, bardzo fajne. I to czuć, że niektóre kolory są bardzo takie wilgotne, mokre. Natomiast niektóre już troszeczkę tak jakby pocły, po prostu pocły ta końcówka, więc mówię, niektóre kolory będę reanimować. Tak pisaczki prezentują się na drugiej stronie i tak jak widzimy, przebicia nie ma. Prześwit jest praktycznie minimalny. W małym boku wzięłam tylko 4 sztuki, takie ciemniejsze. Zobaczymy, jak one wyglądają. I tak wyglądają te pisaczki w małym boku. Wzięłam tylko te 4 sztuki i tak jak widać, nie ma przebicia. Jest tylko lekki prześwit, ale to nie jest tak bardzo mocne. Jeśli tak mamy podsumować tak finalnie sam produkt, no to powiem tak, że za 13,50 mamy 36 sztuk. To nie jest wysoka cena, tak? To są śmieszne pieniądze tak naprawdę. Sam produkt bardzo fajnie się prezentuje. Bardzo fajne opakowanie ma. Takie użytkowe. Jeśli chodzi o same flamastry, tak jak wspomniałam, kolory bardzo żywe, bardzo fajne, tylko niestety w 3 sztukach wystąpiły powtórki. Wygląd samych pisaczków nie wskazuje, żeby to była powtórka, tylko po prostu już po nałożeniu na papier to wygląda jak powtórka. Zobaczymy, jakie zranimuje. Czerwienie, czy fiolety, czy niektóre te cienie zieleni, czy niebieskiego bardzo ładnie wyglądają. Takie są wilgotne, mokre przy nakładaniu, a niektóre są po prostu suche, na przykład te dwa, te, które się akurat powtórzyły. Czy szarości, czy te brąziki, takie właśnie odczucie takiego suchego po prostu pisaka w ręku. Tutaj zauważyłam, że chyba w 2 sztukach po prostu ta końcówka nie zaklikuje się. Już Wam pokazuję inną sztukę, o. Tu, słyszycie? O, tu się akurat fajnie zaklikuje, natomiast tu już nie. I jeszcze jedna sztuka jest taka. No to jest taki kolejny minus. No ale tak ogólnie, no to pisaczki fajnie się prezentuje, naprawdę. To jest tylko koszt 13,50. Fajne kolory, tylko mówię, niektóre sztuki są tak jakby suche. To też może być spowodowane nawet nie samym produktem, tylko po prostu czasem jego przechowywania, bądź złym przechowywaniem. Więc troszeczkę je zranimuje. Ogólnie rzecz biorąc, no pisaczki fajne, tak w skali 5-stopniowej powiedziałabym na 3 z plusem. Nie ma co narzekać, tak, to też nie są wielkie, wygórowane pieniądze. Jak ktoś szuka tego typu pisaczków, to zaglądajcie. Tak jak wspomniałam, ja je kupiłam w Radomiu, w centrum chińskim. Też je widziałam na AliExpressie, około tam 4,5-5 dolarów kosztują. A tutaj akurat 13,50. No dobra, to byłoby na tyle na dzisiaj ode mnie. Zapraszam Was do kolejnego odcinka i na razie, pa pa!